Współcześnie coraz większą popularność zyskują seriale, nawet większą niż filmy. Co pan sądzi na ten temat? Nie jestem jakimś zjadaczem i pochłaniaczem seriali, muszę przyznać. Nie mam na to czasu, jakoś się nie wciągnąłem. Po drugie, jestem chyba z tego rocznika, który kocha kino, naprawdę kocha kino i uwielbiam filmy i chodzenie do kina, a nie filmy i oglądanie ich na innego rodzaju nośnikach. Jak film, to musi być w kinie. Natomiast doceniam to, co się dzieje w sferze serialowej, bo rzeczywiście one się rozwijają i to nie tylko w Stanach, ale i w Polsce powstają takie opowieści jak Watacha czy Belfer, tak? Rozrzucone na 6 godzinnych opowieści, więcej tam jest pojemności, więcej niuansów charakteriologicznych i więcej postaci można wpleść i to jest znak naszych czasów, ale cieszę się, że te seriale powstają, mają dobry budżet, świetnych aktorów, dobrą ekipę, nie są przypadkowo skleconymi opowieściami. No i tak już chyba musi być, że te seriale będą powstawać, ale to tylko dobrze dla wszystkich, natomiast cały czas uważam, że kino jednak będzie kinem, że opowieść filmowa, kinowa zawsze będzie miała swoje walory, przynajmniej dla mnie. Natomiast doceniam to, że te seriale są i dobrze napisane, i dobrze zrealizowane, i że jest to poważna filmowa robota, tak jak w przypadku właśnie Watachy czy Belfra. Let it be, niech będzie.